huczy od pewnych plotek o Badachu i Szpaku. Mąż Kwaśniewskiej nagle ujawnił całą prawdę o Michale. Na temat Kuby Badacha i Michała Szpaka od tygodni krążą pewne plotki, które zaczęły się tuż po ogłoszeniu, że obaj dostali pracę w nowej edycji The Voice of Poland. Za kulisami muzycznego show faktycznie między jurorami iskrzy. Teraz pojawiły się nowe doniesienia. I to tuż przed premierą pierwszego odcinka. Po kilkuletniej przerwie w obrotowym fotelu The Voice of Poland ponownie zasiądzie Michał Szpak, który dotychczas pojawił się w 4 edycjach talent show. Obok niego zobaczymy debiutującego w roli trenera Kubę Badacha. W trakcie nagrań szybko się okazało, że relacje między muzykami są dość napięte. Kuba Badach i Michał Szpak na planie The Voice of Poland dochodzi do spięć. W materiale wideo, które promuje tę nową edycję, można zobaczyć przedsmak tego, co Kuba z Michałem zaserwują widzom. Mam wrażenie, że muszę wytłumaczyć ci to, co Kuba powiedział, wiesz, on nie porozumiewa się tym samym językiem, jakbym ci miał doradzić, to nie bierz Kuby, to tylko kilka z wielu wypowiedzi Michała Szpaka, który mi raczył kolegę po fachu. Wiesz co, zaczynam się zastanawiać, czy lepiej by było, gdybym nie dowiedział, odwdzięczał się Kuba Badach. Mąż Kwaśniewskiej wyjawił prawdę o Szpaku. Mimo licznych słownych przepychanek, do których dochodziło na planie jubileuszowej edycji The Voice of Poland, panowie zapewniają, że ponoć się jednak lubią prywatnie. Z Michałem zagraliśmy już kilka tras i tak naprawdę mamy super przelot. Będzie wesoło i oczywiście będziemy sobie docinać, ale będzie fajnie, ogłosił Kuba Badach, rozwiewając tym samym wszelkie domysły i plotki. W tej edycji, oprócz Szpaka i męża Kwaśniewskiej, zobaczymy także Lambery i chyba przyspawanych do czerwonego fotel barona z Thompsonem.